Cześć, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj zrobię makijaż, głównie produktami Avonowymi. Ale zanim to, może zepnę te włosy, żeby mi było łatwiej. Wygodniej, o. Te moje baby hairy tutaj. No masakra, to tak wygląda, jeszcze się tak kręcą, o. Masakra. No ale okej, przygotowałam sobie w koszyczku produkty, których będę chciała dzisiaj użyć. Czyścik do pędzli, no to tam na wszelki wypadek. Bronzer ten wodoodporny i reszta właściwie jest tylko z Avonu. Tu mamy utrwalający ten bananowy puder. To Color Trend mam zamiar dzisiaj spróbować użyć jako bazy. Dwa tusze do rzęs z MAC. Ta baza rozświetlająca z Tokio z tymi drobinami, bo bardzo jestem ciekawa. Power Stay podkład mam w odcieniu Light Beige. Do tego korektor również z Power Stay. Tutaj mam Natural Fair. Fair. Tak. Tylko on może być zdecydowanie za jasny. I jakby co, to sobie wzięłam. Mam tutaj jeszcze jeden taki korektor, ale w sztywcie. Ten kolor już bardziej by mi odpowiadał. No ale jest w sztywcie. Zobaczymy, jak się zachowa. A tak w ogóle to całe opakowanie jest czarne. W ogóle nie jest napisane, z której to jest serii, kolekcji. Jest tylko na spodzie Avon. Puszek, ten co ostatnio używałam, bo z jednej strony jest brudny, jeszcze nie umyłam. Mam tutaj również te dwa róże rozświetlacze z Avon z kolekcji Tokio. Tutaj jest Petal Pink i Sweet Plum. Cień do powiek ten Tokio, ja mam niebieski blue. Do tego wzięłam sobie kredkę z Avon True, też jest niebieska. Liner niebieski z kolekcji Tokio. Do brwi mam dwie kredki z Catrice i ten taki żel z MAC z Tokio. Pomadka, to jest akurat taki błyszczyk bardziej, chyba mi się wydaje. To jest Cherry Pink. No i przygotowałam sobie chusteczki w razie W. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Moją stardalondową pielęgnację mam już nałożoną, więc trochę się przybliżę i nakładamy podkład. Tak blisko chyba jest wystarczająco. Mam tutaj jeszcze lustereczko z Glam Shopu. Gąbeczki z Niuki, jedną małą do korektora i taką wielką do podkładu. Zanim podkład, bym zapomniała. Baza, rzadko używam, ale bardzo jestem jej ciekawa. Miałam jeszcze z Avonu inne podkłady, ale jeden był rozświetlający, no a to jest baza rozświetlająca, więc po prostu będę chciała sprawdzić, jak ona się wybija. Miałam też matujące podkłady, no ale nie do końca. No i właśnie to jest ten Power Stay. On jest taki lekki, delikatnie matowy, ma satynowe wykończenie, więc sądzę, że pod tą bazę będzie idealny. Trochę drobin mi się wyjęło. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać na twarzy. Po nałożeniu na twarz te drobiny znikają. Jako tak dziwnie się patrzy na siebie w podglądzie, jak jest cała tylko moja twarz.
Na gąbce tych drobin już nie ma, więc są na twarzy. Wydaje mi się, że pod wpływem ciepła one się po prostu tak jakby rozpuściły. Daje bardzo delikatny efekt glow. Zobaczymy, czy ten efekt wybije się spod podkładu. Power State to jest Light Beige. On może być odrobinę dla mnie za ciemny, a jeszcze w dodatku u mnie wszystko ciemnieje, więc jest żółty. No, trochę się zrównało. Chociaż w sumie teraz tak pomyślałam, że mogłam zrobić tą bazę tylko na połowie twarzy. Wtedy lepiej by było widać. Chociaż tutaj patrząc, no to ten efekt jednak troszkę się wybija. Nałożę odrobinę na dłoń tego podkładu i zobaczymy, sobie go nawet rozklepię gąbeczką. No nie, tu też jest satyna, więc nie jestem pewna, czy dobry podkład dobrałam do przetestowania tej bazy. No ale teraz już trudno. Tak jakoś w kamerze wyglądam strasznie trupio. On wcale nie jest dla mnie zbyt ciemny, ani za jasny. Tutaj na żywo, mimo że odrobinę przeciągnęłam tu górną warstwę, to wcale tak nie bardzo nie rzuca się w oczy, że mam inny kolor na twarzy. No oczywiście trochę za żółty, ale... ale aż tak on się nie wybija jak w kamerze. W kamerze naprawdę wyglądam jak trup. Mega jasno. Biało. Okej. Wyrównamy. To ciekawe, jak ja będę wyglądać, jak ten jasny korektor nałożę. Dużo. Za dużo. Znaczy jest bardzo jasny. Bardzo jasny. To może sobie wezmę tego drugiego korektora odrobinę wyżej, tylko że on jest w sztyfcie. Jakoś muszę to tutaj wsadzić. On się wymiesza i powinien być git. Ale żeby to trochę wyrównać, to dołożę sobie jeszcze trochę na brodę i może tu. Okej. Okay. Czasem, znaczy kiedyś jak się malowałam, to kładłam na twarz korektor, bronzer, róż i jednocześnie. I Piotrek, jak mnie widział, to mówił, że jestem Indianinem.
ten korektor pod oczami błyskawicznie się zbiera, więc od razu go przypudruję tym pudrem. Użyję go i pod oczy, i na całą twarz. Zawsze mam problem, żeby wysypać puder. No tyle się wysypało. Takie drobinę tylko. A jest otwarty. O, lepiej. Okej. Dobra, wezmę sobie puszek czystą stroną, ale doklepę jeszcze gąbeczką dla pewności. Mikuś mi tutaj rozrabia. On jest żółty. Ten puder. I zostawia taką żółtą poświatę. No w sumie do tego podkładu to nawet by pasowało. Ale to niezbyt ładnie wygląda. Jakimś pędzelkiem. Może być taki. No i co ja mam teraz zrobić z tym? Tutaj to już mi się tyle zebrało, że masakra. W ciągu chwili właściwie. A tu mimo, że przepudrowane, to i tak się zebrało. Bardzo nie lubię tych pędzli, ze względu na to, że jak biorę sobie o tak delikatnie, nawet tutaj z pudrem na pędzlu, delikatnie po nosie, to mi się podkład spod spodu zdziera. By dzisiaj był makijaż bublami. Tego bananowego pudru użyłam po raz pierwszy. Weźmę sobie, wyrównam na całym boku, bo nie mogę patrzeć na siebie normalnie. A ten nos to jest tragiczny dzisiaj. To jest puder utrwalający, a i tak korektor się zbiera, więc no. Powiem tak, ten biały puder, też z Marc Magix, chwaliłam sobie przez długi czas. Ale potem dostrzegłam, że jak mam za jasny podkład i jeszcze dowalę tego pudru, to wyglądam trupio. No bo on zostawia taką delikatną, białą poświatę. Widać różnicę. Tu jest puder i tu jest żółto. A tu nie ma pudro i jest trochę mniej żółto, ale też jest żółto. No. Powiem wam, że w kamerze to lepiej wygląda niż na żywo. No ale dobra, przeżyjemy. Nie mam dzisiaj jakiegoś wyjścia. Więc no, przeżyję. Siedząc w domu. Wezmę sobie najpierw, rozblenduję korektor, który się ostro zebrał. O, i muszę zrobić tak, żeby dobrze tutaj tą strefę pod okiem. Jeszcze jakiś paproszek rozciągnąć. I wtedy od razu puder.
Ok, na chwilę obecną jest przypudrowany i korektor się nie zebrał i zobaczymy, czy tym pudrem utrwalającym korektor się tam zbierze w tej mojej bruździe. Dobra, przypudruję resztę twarzy. Niech już będzie równomiernie chociaż. Jest mega żółto. A na żywo jest jeszcze gorzej. Serio. Dobra, starczy. Wezmę sobie odrobinę tego korektora na oczy, bo zapomniałam oczywiście od razu. Jako baza pod cienie. Właściwie jeden cień, bo dzisiaj kładę tylko i wyłącznie jeden cień. Okej, okay. Jak to z bliska wygląda? No, powieki są ładne, a reszta jest żółta. Podkład oczywiście jest zastygający, a w szczególności to czuję po tym, że zaczęła mnie swędzić skóra twarzy. Zrobię teraz taki sprawdzian. Jak biorę tym pędzlem, żeby tutaj trochę jakby zdjąć pudru, to zdejmuję go razem z podkładem. Dziwne to trochę. Okropne te pędzle. Z AliExpress, niby spoko, fajne, syntetyczne, ale się nie nadają do użytku, więc tyle ile pędzli ja kupiłam z Allegro, z AliExpress, z jakiejś Rossmann Glam Shop Tesco, czy jakiś taki, można powiedzieć, drogeryjny pędzel, to naprawdę te z Allegro i te z AliExpress to się nie nadają kompletnie do niczego. Niestety. Dobra, brwi. Najpierw sobie je rozczeszę, potem położę ten żel. I wypełnię je tymi kredkami z Catrice. To jest żel z kolorem, ale w ogóle nic nie utwardza. Tyle tylko, co włoski mają lepszy koloryt. I właściwie tyle. Ja nie mam problemu z tym, że te włosy mi się ruszają. Dlatego używam tego żelu, ale dla osoby, która lubi, jak te włosy postawi i one tak stoją cały dzień, to nie jest dla niego. Wezmę tą ciemniejszą kredkę z Catrice. To jest odcień Chocolate Brown. Bronzer wodoodporny z Belle. Położę go dzisiaj niedużo. Takim pędzelkiem płaskim z Glam Shopu GB05.
On jest ciepły, ten odcień. Ja się obawiam, że trochę nie za ciepły, żeby był nie za ciepły. Jest ok. Mam położyć odrobinę, bo głównie dzisiaj chodzi o róż. I żeby sprawdzić ten róż z tej nowej kolekcji Tokio. Ale jest ok. On ma taki czerwony podton, ten bronzer. Tak, mam wrażenie, że jest bardziej intensywny, a jak biorę twarz na bok, to jest trochę taki, nawet nie trochę, tylko jaśniejszy sporo. Ok, żeby nie za dużo. Powiem wam, że jak mnie Piotrek dzisiaj zobaczy, to, nie wiem, chyba padnie ze śmiechu. Szczerze powiem, no obecnie na mojej twarzy to mi się tylko ten bronzer podoba. Na żywo jest wiele gorzej, uwierzcie mi, niż to, co widać w podglądzie. W ogóle jeszcze te moje włosy tak jakoś dziwnie nie współpracują dzisiaj. No ale okej. Sprawdźmy, może tutaj będzie coś, jakaś perełka ukryta. Dwa róże razem z rozświetlaczami. Można oczywiście położyć obydwa jednocześnie mieszając, a można je położyć osobno. Tutaj mamy Sweet Plum. Taki zestaw. Dość intensywny ten róż. I na drugiej ręce będzie Petal Pink. No, ten różek już jest bardziej taki delikatny, różowy. Tony brzoskwiniowe, no niekoniecznie. Róż, to jest totalnie róż, a to jest ciemny róż. Jeżeli chodzi o rozświetlacze, to mam wrażenie, że lepsza tafla będzie chyba tutaj. A może zrobimy tak, że tutaj odrobinę palcem. Wow, jaki intensywny ten róż. Nie, muszę wziąć pędzel. Może być ten z Nuki, róż do różu. Wow. Ale intensywny ten róż. No masakra. Dobra, rozblendował się. No teraz wygląda lepiej. I do tego od razu rozświetlacz. Taki delikatniutki ten rozświetlacz. Taki delikatniutki. Aż go dołożę. Tego samego oczywiście. Spoko. Tutaj mamy tą drugą rękę. Pink Petal. Różyk. Wow. Ale ten też róż jest intensywny. No patrzcie, jaką plamę sobie zrobiłam w ogóle. Dobra, trzeba to koniecznie dobrze rozblendować. Nawet odrobinę pędzlem do pudru, bo jest trochę za intensywne. O, teraz już jest lepiej. Przykryłam go trochę pudrem, żeby efekt był równy. I rozświetlacz. O, no, takie to ja lubię.
Boski, no jaka różnica jest między tym a tym, którego dokładałam w ogóle. A może jeszcze trochę dołożę? Jeszcze odrobinę dołożę? Tu jest jedna warstwa. To są trzy. Tu jest Pink Petal, a tu jest Sweet Plum. Tak. Dwie różne. Dwa różne konturowania. Znaczy, dwa różne róże i dwa różne rozświetlacze. Dwie różne paletki, ogólnie rzecz biorąc. No tutaj to jest tafla. Tu jest bardziej złoto, tu jest bardziej srebrno. Jeszcze odrobinę sobie tutaj to wszystko połączę, ale dosłownie odrobinę. Okej, naprawdę lepiej to wygląda. Może tu jeszcze odrobinę sobie ocieplę tą żółć. Może nawet odrobinę dołożę. No. Jakoś to teraz wygląda. Do oczu mam przygotowany ten cień niebieski z Tokio. Położę go na korektor. I myślałam nad tym, żeby to zrobić palcem, ale jednak zrobię to pędzelkiem. Mam tutaj taki pędzel do oczu z Biedry, ten z kolekcji bambusowej. On się nie wysypie. Jest magnetyczny. Tylko, że on miał być niebieski. On tak fiolet odrobinę wpada i strasznie się sypie, no bo to jest sypki. I położę go na całą powiekę. Nie, no powiem, że ładnie to wygląda. Spróbuję rozblendować krawędzie. Zobaczymy, jak to będzie szło, więc wezmę sobie kuleczkę. Czystą kuleczkę. Ale jak próbuję rozblendować, to się robi brudno. I to powiem, bardzo brudno. Wow, osypał mi się. Nie strzypałam. Sytuację uratowano. Wezmę jeszcze, dołożę i chyba, że tym pędzlem trochę rozblenduję krawędzie. Tutaj mi się taka dziura jakaś zrobiła. No nie wygląda to tragicznie, ale ciężko rozblendować krawędzie. Spróbuję zakryć tą dziurę jakąś mniejszą ilością. Nie, jest ok. Myślałam, że będzie gorzej, powiem szczerze. Dało się zakryć tą dziurę. Krawędzie są rozblendowane. No nie jakoś super ekstra,
ale jednak są. Lepiej to wygląda. W ogóle mega się tego sypie, więc mogłam najpierw zrobić oko. Okej, tak zostanie. Nie wiem, czy się śmiać i płakać nad tą kolekcją. Tu mam tak ogromny osyp, że aż wręcz nie chce mi się to niczym zebrać. Korektor mam tak zebrany w załamaniach, że aż to koszmarnie wygląda. Nie wiem, jak to teraz uratować w ogóle. Nie no, oczy to jak cię mogę. To dość dobrze się tutaj u góry rozblendowało. Chociaż to bym rozblendowała trochę mocniej. Czystym pędzlem. O. Kilka ruchów i naprawdę widać różnicę. Nie wiem, czy to dobrze wygląda. To jest jakaś masakra. Liner z Tokio. Wszyscy narzekali, że jest do użycia tylko dwa razy. Po drugim razie jest do wyrzucenia, bo wysycha. Zobaczmy. Mniejsze w nim jest to, że ma naprawdę ekstra cieniuśki, precyzyjny pędzelek. Zastanawiam się, czy nie położyć, nie pomalować go tylko przy linii rzęs. Maziłam się. Bo kresek to dopiero się uczę robić. Przy linii rzęs naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Dobra, uwaga, robię kreskę, nie śmiać się. Nawet fajna mi wyszła. Teraz zrobić drugą. Równo wyszło. Bardzo króciutka, delikatna kreska. Git. Liner. Świetnie. Wzięłam sobie jeszcze kredkę z Avon True i położyłam tylko tutaj na dole przy linii rzęs. Jak niebiesko, to niech będzie niebiesko. Ostatnio w ogóle bardzo się polubiłam z niebieskim kolorem. Jak zauważyliście zresztą. No fakt, oko naprawdę wygląda dobrze. Ale wezmę sobie jeszcze rozświetlacze z tych paletek i położę sobie w wewnętrznym kąciku takim małym pędzeleczkiem. Jasny róż był z tej strony, więc na lewe oko położę ten rozświetlacz. A na prawym oku położę ten drugi rozświetlacz. Jak szaleć, czy szaleć? Jak kochać to księcia, jak kraść to miliony.
Do oczu mam przygotowany ten cień niebieski z Tokio. Oczy, powiem tak, na jedno oko położę, to jest tusz do rzęs, bezbarwny z kolor Trends Avonu, ale ja go użyję dziś jako bazę i położę tylko na jedno oko. Na górę położę ten False Lash, bo naprawdę ostatnio go odkryłam, jest boskim tuszem. A na dolne rzęsy standardowo położę tą moją maskarę, która jest już totalnie na wykończeniu. I używam ją tylko na dolne rzęsy, no bo tam nie potrzebuję zbyt wielu warstw ani spektakularnego podkreślenia, bo te rzęsy i tak są długie, więc wystarczy je raz maźnąć i one już wyglądają ekstra. Dobra, ten tusz u mnie jako baza pójdzie na moje prawe oko. Na razie się nie zadziało tutaj jakoś zbyt wiele. Dobra, lewe oko. Bez bazy. I znowu zapomniałam naszykować sobie zalotki. Musiałam się maźnąć, no bo jakbym się nie maźnęła, to by było święto jakieś. No ale dobra, nie jest tak tragicznie. Okej, i ten sam tusz na oko prawe. Okej. Powiem Wam, że rzęsy wyglądają prawie identycznie na lewym i prawym oku. Tyle tylko, że tu, gdzie była ta baza, to rzęsy są odrobinę grubsze. No i tym same dolne. I tak naprawdę ostatnia rzecz to jest ta pomadka, również z kolekcji Tokio, Cherry Pink. Jest rzadka i bardzo nieprzyjemna w smaku. Taka gorzka. Jak jadę tym pędzelkiem po ustach, to mnie łaskocze. Ona jest tak rzadka, żebym się pokusiła o stwierdzenie, czy to przypadkiem nie jest Tinder. Makijaż. Skończony. Powiedzcie koniecznie, co o nim myślicie. Jeszcze sobie chociaż te włosy rozpuszczę, żeby jako tako wyglądać.
prezentuje się skończony makijaż. Z daleka i w kamerze wygląda ok, ale nie będę się nim zachwycać. Podkład Powerstay, odcień dla mnie zdecydowanie nieodpowiedni, zdecydowanie za żółty i kompletnie niepasujący do tego korektora, który sobie wybrałam. Ten korektor naprawdę bardzo lubię, ale do innych odcieni podkładów. Powerstaya, co jest, można by powiedzieć, tragiczne, mam dwie przez przypadek otwarte butelki tego samego odcienia podkładu. Jedną albo muszę komuś oddać, ale co się pytam, to nikt nie chce tego. Albo będę musiała po prostu poczekać, aż się przeterminuje i wyrzucić. No bo co ja z tym zrobię? Jakby był ktoś z Kielc i miałby ochotę się powymieniać kosmetykami, no to by było cudownie. Mam naprawdę kilka, no nie powiem, że jakoś przesadnie dużo, ale mam kilka takich produktów, których po prostu nie zużyję, bo nie odpowiadają mi, jak one wyglądają na mojej twarzy. Próbuję je z czymś połączyć, co by było, co by dobrze wyglądało, ale niekoniecznie mi się to udaje. Dlatego chętnie bym się wymieniła. Co do tej bazy rozświetlająca, tutaj to daje efekt rozświetlacz, a nie baza. Kompletnie nic nie daje ta baza. Te drobiny na skórze zanikają. Jest lekki glow, ale przykryje się jakimkolwiek podkładem nierozświetlającym i naprawdę baza zniknie. Musiałabym jeszcze raz jej użyć z czymś rozświetlającym i zobaczyć wtedy, czy po prostu efekt byłby spotęgowany. Ten żel, nie, no spoko. Bronzer naprawdę wygląda dobrze. Jest podobno wodoodporny. Odcień wcale nie jest za ciepły. Jest ok. Odcień naprawdę jest bardzo dobry. Tych pisaków z Catrice, no właśnie, nie przepadam. A w szczególności za tym chyba ciemniejszym kolorem, bo ma w sobie czerwone tony, których ja nie toleruję na swojej twarzy. Tusze. No, to jest moje ostatnie odkrycie. Ten zawsze używam na dolne, bo na górne to mi się kompletnie nie podoba efekt, bo jest mało widoczny. Ten tusz sam w sobie, jak malowałam, nie widziałam nic. Po nałożeniu tego troszkę jest, troszkę są grubsze rzęsy, ale jakoś zbyt wiele tutaj nie było. To jest najzajebistsza rzecz z całej kolekcji Tokio. Bo naprawdę jest cieniusieńka końcówka, bardzo precyzyjna i jest dobrze napigmentowana. To jest naprawdę sztosior. Tutaj, no ta kredka jest spoko. Kredki w ogóle akurat będę chwalić, bo je bardzo lubię. Jeżeli chodzi o te paletki, no to tak, ta... Może zamienię tak, jak było wcześniej. Ta jest na tej części twarzy. Ten róż jest naprawdę zbyt intensywny według mnie. A rozświetlacz jest średni. Ale za to to jest sztosior. Dosyć, że ten róż naprawdę ma bardzo ładny, nieprzesadnie mocny odcień, to ten rozświetlacz jest... boski. To jest po prostu tafla. To jest po prostu tafla. Uff, tym będę się zachwycać. To od razu sobie biorę gdzieś na wierzchu, na półce, żeby móc się tym malować. No i cień magnetyczny. Powiem, że miał być niebieski. O, taki niebieski blue. Jeżeli się położy cienką warstwę, robi dziurę. Bardzo się osypuje, no bo to jest sypki cień do powiek. Jeżeli chodzi o rozcieranie jego, no to tak średnio. W ogóle tutaj mam jakąś taką dziurę zrobioną. Nie wiem, jak to w ogóle. Dziwnie to wygląda. Tutaj jak jest roztarte, to tu wygląda jak brudne.
Tutaj to jeszcze jakoś jest uratowane, powiem. To oko jest ok, ale tu, no. Nie wiem, dzisiaj jakoś coś mi nie wyszło. No i ostatnia rzecz to jest pomadka. Nie, zdarła się. Myślałam, że to będzie Tinder, który wysycha, ale odcień jest taki brzoskwiniowy, koralowy, coś takiego. Do różu to kompletnie nie, halo. Tutaj jest, o. No, taki. Na ustach jest trochę ciemniejszy niż tutaj ta naklejka, bo każdy kolor ma identyczną czerwień tutaj jako nakrętkę, więc tak naprawdę odcień można poznać tylko odwracając ten szminkę czy błyszczyk do góry nogami. Właściwie ostatnia rzecz, która chyba najbardziej mnie zawiodła. Puder. Magic zawsze lubiłam, ale tor, który miał być trwały, tak samo jak i ten podkład, on mi się zebrał w załamanie i przypudorowałam go pudrem utrwalającym. On i tak się zebrał w załamanie. No to i puder, i korektor, dno. Totalne. Ta kolekcja Power Stay, powiem, nie podoba mi się kompletnie. Miałam szminkę matową, to odchodziła takimi jakby płatami, marszczyła się strasznie. Podkład się waży na twarzy i no nie leży mi kompletnie. Korektor, oprócz tego, że dobrze wygląda, to szybko się zbiera i nie do końca zastyga. W kolekcji są jeszcze cienie do powiek, ale po prostu po tych trzech produktach mówię nie. Nie rezygnuję z kolekcji, bo kompletnie mnie ona nie interesuje. A ta pomadka jednak jest lekko tindująca, mimo tego, że na palcu zbieram część, to i tak kolor zostaje. Kolor jest spoko, taki nieprzesadnie wyrazisty, podkreślający kolor ust w stronę odcienia koralowego. Powiedzcie, co uważacie? Które z produktów macie, które jesteście zadowoleni, a z których kompletnie Wam nie podeszły, tak jak mnie. No, z dzisiaj jedyne, co mogę pochwalić, to jest ta paletka i ten tusz. A, i liner. Tyle. Reszta... Koniecznie dajcie znać w komentarzu, a za dzisiaj bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia za tydzień. Pa!